Widziałam nad naszym domem anioła. To jest możliwe, ale muszą zaistnieć specjalne warunki. Ta rola inna jest przede wszystkim dlatego, że ta rola była napisana dla mężczyzny. Inna, bo gram osobę, która ma problemy ze swoją psychiką. I inna dlatego, że Kasia, moja córa, robiła ten film. Przecież wszystko zależy od człowieka. Tak jak byłam młodą osobą i grałam różnego rodzaju tematy filmowe, jakoś to przychodziło szybko, odchodziło, zapominało się, szło się dalej, to się działo we mnie najdłużej właściwie w całej mojej karierze filmowej, ta rola. Jak mam spotkać swojego anioła? A pan nie musi. Jestem pani lekarzem od 11 lat. Trzeba odmienić los, który komuś jest zapisany. Jak zapytał mnie producent Eryk, ale kto ma zagrać anioła, ja powiedziałam, anioł jest tylko jeden, Daniel. Wtedy na ulicy, gdyby nie pan to. Mam nadzieję, że ten film się spodoba. Ja widziałam parę projekcji tego filmu na Festiwalu Warszawskim i widziałam, że wielu mężczyzn wychodziło z mokrymi oczyma. I to było takie i wzruszające, i uświadamiające, jak bardzo potrzeba jest takich filmów. Może ten film otworzy trochę ludzi bardziej na właśnie tą nieobojętność wobec tych, których kochamy. Bo ty myślisz, że zwariowałam. Najcieplejszą myśl orbitą śle do twoich stóp. Szukam cię. Wydaje mi się, że jeżeli film się robi przez serce i bez względu na to, jaki się pokazuje otaczający nas świat w filmie, to trzeba zostawić pewien margines takiej nadziei dla widza. Ponieważ każdy z nas, idąc do kina, albo chce się rozerwać, albo chce przeżyć katarzis, jakieś oczyszczenie wewnętrzne. I jeżeli reżyserowi się coś takiego udaje, to jest bardzo ważne, bo to są robione filmy. Potrzebuję pani pomocy. Lekarz? Nazywam się Grażyna Szapołowska, zapraszam serdecznie widzów, którzy kochają kino, na film piąty nie odchodź. No to szybciutko do kina.